Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego to program kształcenia profesjonalnej kadry administracji publicznej w krajach Partnerstwa Wschodniego. Przeszkoleni urzędnicy stanowić będą zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Program obejmuje wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków. Realizuje go Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie. Powołanie Akademii zostało ogłoszone przez premiera Donalda Tuska podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w 2011 roku w Warszawie. Jesteśmy już na tyle dojrzałym, nowoczesnym państwem, że możemy służyć innym swoim doświadczeniem w zakresie, jak powinna funkcjonować profesjonalna kadra urzędnicza i profesjonalna administracja. Polska oferuje doświadczenia dojrzewania do nowoczesnego europejskiego państwa, pamięć własnych sukcesów, ale także błędów. Ma także do zaoferowania profesjonalną kadrę urzędniczą, która pamięta, jak sama dochodziła do tego momentu i jest w stanie przekazać tę wiedzę swoim partnerom z Europy Wschodniej. Jest w stanie też zrozumieć, wobec jakich problemów stoją i jakiego rodzaju ekspertyza jest im naprawdę potrzebna w procesie transformacji. Idea jest taka, żeby kształcić profesjonalną urzędniczą kadrę w krajach partnerskich: Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, według najlepszych standardów europejskich, żeby ta kadra urzędnicza nie tylko budowała nowoczesne państwa w Europie Wschodniej i na Kaukazie, ale żeby potrafiła współpracować z nami, z Unią Europejską. Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa Unii Europejskiej zapoczątkowana w 2009 roku, skierowana do 6 państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Jej inicjatorami były Polska i Szwecja. Celem inicjatywy jest zbliżenie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. The government of Georgia currently considers reforming its civil service as a very important step in its political agenda, and the Georgian delegation represented here in Poland are the members of this civil service reform working group. So we had a very nice opportunity to listen to your current challenges and lessons learned, not only in Poland but also in Europe. We wanted to know not only positive sides of these reforms, these works, but also negative sides. And we wanted to compare these experiences, this knowledge, with our practice, with our experience, and to find the best practice. Podczas tego tygodnia, gdzie reprezentanci wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego goszczą w KSAP-ie, staramy się nie tylko przekazywać wiedzę na temat rozwiązań funkcjonujących w Polsce, ale zachęcać właśnie do dyskusji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych państw, tak żeby oni też mogli się wymieniać wiedzą na temat swoich rozwiązań, inspiracjami, dyskutować o nich. Мы здесь имели возможность ознакомиться с системой государственной службы Польши, с процессом рекрутинга на государственную службу, с процессом прохождения государственной службы, мотивационными составляющими. На сегодняшний момент это очень актуальные вопросы в Украине, поскольку у нас принятый в 2011 году новая редакция закона о государственной службе. И поэтому вот именно как раз в этих вопросах нам достаточно, скажем, очень интересно изучить именно вашу. The main priority area for the next years for Republic of Moldova is promoting rules and ethics of public servants in our republic. So we had learned a lot of your experience. We have seen that you have a lot of rules, a lot of principles, very useful for our country. And we will try to use them also.
The training has been very insightful and informative, and it has enabled us to get first-hand information from the experts, and now we have developed a better understanding of the workings of the institutions and in the public administration sector, so we can use and implement the experience and the theory we learned here into our field. Polska przeszła długą drogę. Ostatnich 20 kilka lat to były nasze ciągłe wysiłki w modernizacji państwa jako takiego, ale w szczególności administracji publicznej. Robiliśmy to w warunkach transformacji gospodarki, w warunkach kryzysu finansowego. Myślę, że umiemy dostatecznie dużo, żeby móc się tym podzielić z naszymi wschodnimi sąsiadami. Polacy wcześniej korzystali z doświadczeń państw zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Dlatego teraz myślę, że płacimy dług, pewnego rodzaju dług wdzięczności. Nie spłacamy go naszym darczyńcom, ale spłacamy go tym, którzy są w potrzebie.